Okrąg o promieniu R na rysunku przedstawia walec, którego oś przechodząca przez punkt O w tym miejscu jest prostopadła do płaszczyzny rysunku. Na walcu jest nawinięta nić, którą ktoś ciągnie siłą F. Walec obraca się tak, jak to wskazuje strzałka przerywana. Oprócz dwóch wektorów R i F występuje jeszcze tutaj bardzo ważny wektor, moment siły. Moment siły jest iloczynem wektorowym wektorów R i F. Z definicji wynika, że moment siły jest prostopadły do tych dwóch wektorów, a jego zwrot ustalamy za pomocą reguły śruby prawoskrętnej albo reguły prawej dłoni, jak kto woli. Gdybym chciał narysować moment siły jako prostopadły do płaszczyzny rysunku, to byłby to punkt. Nic bym nie widział. W związku z tym zastosujemy rzutowanie. I moment siły, który jest skierowany w głąb rysunku, rysuję tak. Gdyby siła F była zwrócona przeciwnie, wtedy moment siły też byłby zwrócony przeciwnie, czyli byłby skierowany do nas. Ale to zostawiamy, wracamy do naszej sytuacji. Piszemy drugą zasadę dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej. Wzór ten ma z lewej strony ekranu. Rozpisujemy. Moment bezwładności pełnego walca mr kwadrat przez 2. Masz go z lewej strony. Przyspieszenie kątowe, z jakim obraca się walec, jest związane z przyspieszeniem liniowym punktów na jego obwodzie wzorem epsilon równa się a przez r. Związek ten wykorzystywaliśmy będąc w zadaniach, rozwiązując zadania z ruchu po okręgu. No i trzeci wzór dotyczący momentu siły. Wartość momentu siły jest równa r razy f w naszym przypadku, bo te dwa wektory są do siebie prostopadłe. Kąt między nimi zawarty jest 90 stopni, sinus 90 stopni jest równy 1. No to popatrz, upraszczamy r, r znikają. Otrzymujemy taki wzór. Przyspieszenie liniowe punktów na obwodzie walca albo przyspieszenie punktów nici jest równe około 0,2 m/s².